Przez wiele lat pracowałam w mediach, przeprowadziłam mnóstwo wywiadów, zresztą przeprowadzam je cały czas i często spotykam osoby, które mają być rozmówcami, mają wziąć udział w wywiadzie, mają udzielać wywiadu, ale kompletnie nie wiedzą, jak się do tego przygotować. Są niesamowicie zestresowane, stresuje je zarówno kamera, stresuje je mikrofon radiowy, stresuje je nawet sam fakt, że dziennikarz będzie spisywał ich słowa. Wszystko je stresuje. Ja się nie dziwię, bo to faktycznie może być dosyć niekomfortowa sytuacja. W tym odcinku mówię Wam, w jaki sposób przygotować się do wywiadu, tak by wypadł on jak najlepiej. Przede wszystkim zacznij dobrze dzień. Ja naprawdę uważam, że nastawienie jest wszystkim. Jeżeli zaplanujecie sobie ten taki dobry poranek, spokojny poranek, gdzie będziecie mieli czas na zjedzenie śniadania, wypicie kawy, może poćwiczycie, może pójdziecie na krótki spacer, cokolwiek, ale żeby robić to w waszym tempie i to będzie dobry poranek, będziecie mieli dobre nastawienie, jest taka też myśl, że okej, idę na wywiad, dam z siebie wszystko i będzie super. Naprawdę już samo to nastawienie może spowodować, że wywiad wypadnie Wam dużo, dużo lepiej. W związku z tym pamiętajcie, starajcie się w miarę możliwości myśleć o tym Waszym wywiadzie w sposób pozytywny i chociaż to brzmi banalnie, ale nie stresować się, nie nakręcać się dodatkowo. Wbrew pozorom, dziennikarz to nie jest Wasz wróg. On nie ma właściwie rzadko kiedy miałby, nie wiem dlaczego miałby w ogóle chcieć Wam dokopać. On po prostu chce z Wami porozmawiać na jakiś temat. Oczywiście nie twierdzę, że macie traktować dziennikarza jako przyjaciela, natomiast na pewno nie jest to Wasz wróg i na pewno jemu też będzie zależało na tym, abyście wypadli jak najlepiej, bo jeżeli Wy wypadniecie dobrze, to wywiad wypadnie dobrze i wszyscy będą szczęśliwi. W związku z tym, dziennikarz to osoba, która Ci na pewno pomoże. Nastawienie poranne to już naprawdę połowa sukcesu. Jeżeli idziesz z taką myślą na wywiad, na pewno przebiegnie on dużo lepiej. Druga sprawa, bądź przygotowany. Dziennikarz, który zaprasza Cię na wywiad, na pewno mówi, musi powiedzieć, a jeżeli nie mówi, to dopytaj, jaka będzie tematyka danego wywiadu, danej rozmowy, czy będziesz tylko Ty gościem, czy będzie też więcej osób zaproszonych, w jakim miejscu będzie dany wywiad nagrywany, czy on będzie na żywo, czy faktycznie będzie nagrywany. Zapytaj o wszystkie te elementy, które mogą być dla Ciebie istotne. Bardzo ważne jest doprecyzowanie tematyki. Ja nie twierdzę, że należy dziennikarzy prosić o listę pytań, bo tych najprawdopodobniej nie dostaniecie. Zresztą dziwiłabym się bardzo, gdybyście je dostali. Natomiast zagadnienia tematyczne już tak, Ty powinniście dostać, żeby przygotować się jak najlepiej. Wykorzystajcie czas, który macie i faktycznie przygotujcie się do wywiadu. Inna sprawa, także sprawdźcie, kto będzie Was przepytywał, tak? Kim jest ten dziennikarz? Najczęściej dziennikarze są w mediach społecznościowych, można ich wygooglować, można ich znaleźć na Facebooku, na LinkedInie. Zobaczcie, w czym się dany dziennikarz specjalizuje, jakie do tej pory przeprowadził wywiady i w jaki sposób te wywiady przeprowadzał. To już Wam też pozwoli przyjść na wywiad lepiej przygotowanym, będziecie wiedzieli, czego się spodziewać. Trzecia sprawa, wyglądaj dobrze. Ja wiem, że kiedy idziemy do radia, to teoretycznie nie musimy wyglądać dobrze, albo kiedy idziemy na wywiad do gazety, to też przecież nie musimy wyglądać dobrze, ale to, w jaki sposób wyglądamy, bardzo wpływa na to, jak się czujemy. Więc niekoniecznie przekonuję Cię, że jeżeli na co dzień nosisz szpilek, żeby teraz te szpilki założyć, ale ubierz się tak, żeby z jednej strony czuć się komfortowo, ale z drugiej strony naprawdę dobrze wyglądać. Kiedy wyglądamy dobrze, nasza pewność siebie jest dużo, dużo większa. W związku z tym pewniej mówimy, głośniej mówimy, sensowniej mówimy. I to naprawdę ma wpływ na to, w jaki sposób wypadamy podczas wywiadu. Bądź sobą. Ja wiem, że często mamy taką ochotę, żeby udawać kogoś, kim nie jesteśmy, bo nam się wydaje, że będziemy wtedy fajniejsi, mądrzejsi, ciekawsi i tak dalej. Nie, bądź sobą. Tak jak na co dzień się zachowujesz, tak jak na co dzień mówisz, tak jak na co dzień reagujesz, tak samo zachowuj się podczas wywiadu. Wszystkie próby sztuczności wyjdą prędzej czy później, ale jednak wyjdą. Wszystkie próby jakiegoś tam zabarwiania rzeczywistości także wyjdą. Po co Ci to? Bądź autentyczny, zostałeś zaproszony czy zostałaś zaproszona do udziału w wywiadzie, to znaczy, że jesteś interesującą osobą, która ma coś ciekawego do powiedzenia w danym temacie. Wykorzystaj to i powiedz. Nie czytaj z notatek.
Wielokrotnie, kiedy pracowałam w radiu i przeprowadzałam wywiady, przychodziły osoby, przychodzili moi rozmówcy i mieli ze sobą plik, notatek, spisane słowo po słowie, dokładnie to, co chcieliby powiedzieć. I ich ogromnym rozczarowaniem było to, kiedy mówiłam, że nie korzystamy z tych notatek. Znaczy, one mogą sobie leżeć. One mogą sobie leżeć, jeżeli to jest dla ciebie pewne poczucie bezpieczeństwa, że zawsze możesz sobie do nich zajrzeć. Okej. Natomiast żaden dziennikarz nie pozwoli ci czytać z kartki, odpowiadając na jego pytania. No chyba, że to jest jakieś oświadczenie, które wiadomo, że musisz przeczytać w całości, ale jeżeli są to notatki do twojej rozmowy, to nikt nie pozwoli ci czytać z kartki. Mało kto potrafi czytać w sposób naturalny, taki, żeby nie było słychać, że to faktycznie jest odczytywanie. Więc miej notatki przy sobie, połóż je niedaleko, jeżeli możesz, ale absolutnie nie licz na to, że będziesz odczytywać z tych notatek. To jest mało realne. Pozwól dziennikarzowi prowadzić rozmowę. Wiem, że często gdzieś tam mamy takie zapędy, żeby przejąć rozmowę, bo ja naprawdę chcę powiedzieć wszystko, co mam przygotowane. Nie pozwalamy dziennikarzowi zadać kolejnego pytania, wtrącamy się i tak dalej. Pamiętajmy, że nie jesteśmy gościem, dziennikarz prowadzi tę rozmowę, więc pozwólmy mu prowadzić. Jeżeli jest to dziennikarz, który ma już jakieś doświadczenie i wie, co robi, a zakładamy, że do takiego właśnie traficie, to na pewno doskonale wie, w jaki sposób poprowadzić rozmowę, więc pozwólcie mu ją prowadzić, a wy bądźcie gościem. Nie mówcie niczego poza kamerą, czyli tak zwane off the record. Teoretycznie dziennikarz nie jest waszym wrogiem, bo nie jest, ale nigdy nie wiadomo, co zostanie wykorzystane, także kiedy powiecie to zupełnie nieoficjalnie. Najlepiej troszeczkę się pilnować i pamiętać o tym, że mimo wszystko ta druga osoba to jest dziennikarz, który ma napisać artykuł bądź przygotować jakiś artykuł i wywiad i może po prostu wykorzystać to, co powiecie już poza kamerą. Pamiętajcie o tym i jeżeli nie musicie, nie dodawajcie żadnych informacji, które mogą was czy waszą firmę skompromitować. I na koniec najważniejsze, ale w sytuacjach stresujących dosyć trudne, to uśmiechaj się. Kiedy jesteśmy w telewizji i widzimy rozmówców, którzy się uśmiechają, automatycznie nasz mózg reaguje na nich lepiej, czujemy do nich większą sympatię i nawet jeżeli jest tak, że dana osoba się pomyli, przejęzyczy, gdzieś tam zaplącze w tym wszystkim, to nieistotne. Ona się uśmiecha, jest sympatyczna, w związku z tym my też czujemy do niej pewną sympatię. Uśmiechaj się. Zresztą, jeżeli jesteś w radiu i nie widać tego, czy się uśmiechasz, czy się nie uśmiechasz, to mimo wszystko to cały czas słychać. Słychać w mikrofonie, słychać później w odbiornikach. Zróbcie sobie taki test, teraz każdy ma smartfony, w smartfonach mamy dyktafony, spróbujcie nagrać jakiś fragment tekstu, obojętnie jaki, w takiej sytuacji, kiedy mówicie z taką miną bardzo, bardzo poważną, taką bez uśmiechu zupełnie i w sytuacji, kiedy się uśmiechacie. Zobaczycie, że zupełnie inna jest dynamika i to naprawdę, naprawdę słychać. Więc uśmiechajcie się, nie stresujcie się, będzie dobrze. Trzymam za was kciuki za każdy wasz wywiad, który będziecie mieli. Dajcie znać w komentarzach, czy już mieliście wywiady, czy już byliście gośćmi podczas wywiadu. Jeżeli tak, to poradźcie innym, w jaki sposób wy sobie poradziliście z tremą i jak wy się przygotowywaliście do wywiadu. Jestem bardzo ciekawa i na pewno chętnie zajrzę do tych komentarzy. A póki co zapraszam do zasubskrybowania kanału, zapraszam też do kliknięcia dzwoneczka, dzięki któremu dostaniecie wszystkie powiadomienia o kolejnych odcinkach i do zobaczenia.